Choroby towarzyszące otyłości i powstające z tej samej co otyłość wspólnej naczelnej przyczyny. Skład diety, a ściślej określone proporcje między głównymi składnikami odżywczymi powodujące powstawanie otyłości powodują szereg zaburzeń w życiu płodowym, w okresie wzrostu i dojrzewania, w znacznie przeciętnie krótszym życiu. Organizm musi dostosowywać budowę i czynność narządów do składu diety. To właśnie skład diety wymusza określoną budowę, czynność narządów i jest przyczyną naczelną prawie wszystkich chorób, łącznie z chorobami pochodzenia wirusowego i bakteryjnego, a nawet łącznie z większością urazów mechanicznych, wypadków i nadmiernie szkodliwymi skutkami urazów. Jest przyczyną alkoholizmu, narkomanii, wojen, agresji i patologicznej czynności umysłów ludzkich ze wszystkimi wynikającymi stąd skutkami. W otyłości występuje podwyższony poziom hormonu wzrostowego przysadki i jest to zjawisko wtórne, wymuszone składem diety. Przyczyną podwyższonego poziomu hormonu wzrostu jest dieta, w której ilość energii uzyskiwanej ze spalania tłuszczów i węglowodanów jest zbliżona, a przyczyną niskiego poziomu tego hormonu jest dieta o znacznej przewadze węglowodanów przy małej zawartości białka i przy niskiej jego wartości. Na przykład już po 3 tygodniach diety kukurydzianej znacznie spada u ludzi wydzielanie hormonu wzrostu. Wyższy poziom hormonu wzrostowego przysadki występuje u chorych na miażdżycę naczyń wieńcowych serca i u młodych chorych na cukrzycę. Hormon wzrostu zmniejsza zużycie glukozy przez tkanki, zwiększa jej zużycie przez tkankę tłuszczową, pobudza zużywanie tłuszczu przez tkanki pozawątrobowe i przyspiesza jego spalanie, zwiększa syntezę białek, a zmniejsza stężenie wolnych aminokwasów we krwi i wytwarzanie mocznika. Syntetyczny hormon wzrostowy dodany do hodowli raka ludzkiego nie powodował wzrostu komórek, ale pobudzał cykl pentozowy przemiany glukozy w komórkach raka. Usunięcie przysadki wpływa korzystnie na zmiany naczyniowe w cukrzycy i miażdżycy. Skład diety wymuszający podwyższony poziom hormonu wzrostowego jest przyczyną otyłości miażdżycy i cukrzycy. Przez pobudzanie cyklu pentozowego przemiany glukozy zwiększa syntezę tłuszczu z węglowodanów, co jest bezpośrednią przyczyną powstania otyłości, cukrzycy i miażdżycy. Wyższy poziom hormonu wzrostowego u otyłych dzieci przyspiesza nierównomierne dojrzewanie organizmu, powoduje nadmierną wysokość ciała i nadmierny ciężar ciała. Wymusza niekorzystną, wielkopłytową budowę i odnowę tkanek, o czym świadczy zmniejszenie się poziomu wolnych aminokwasów we krwi pod wpływem hormonu wzrostowego. A wolne aminokwasy właśnie są potrzebne do powolnej i dokładnej budowy i przebudowy ciała. Dieta matki prowadząca do powstania otyłości przyspiesza nierównomierne dojrzewanie płodu, powoduje jego nadmierną wielkość i wagę, powoduje przerost trzustki i nadmierne wytwarzanie insuliny przez płód. W ciążach matek chorych na cukrzycę. Cukrzyca jest rodzoną siostrą otyłości, podobnie jak i miażdżyca. Wszystkie te choroby mają jedną wspólną przyczynę. Średnia waga noworodków była o 550 gram wyższa niż u kobiet zdrowych. Im większy ciężar ciała matki, tym cięższy rodzi się noworodek. Sposób żywienia powodujący powstanie otyłości wpływa na liczbę posiadanego potomstwa i na chęć jego posiadania. Chorzy na cukrzycę ojcowie mieli mniej dzieci i częściej waga ich dzieci przy porodzie była nadmierna. Zatrucie ciążowe występuje częściej u kobiet, u których w czasie ciąży wzrosła nadmiernie waga ciała, a kobiety rodzące duże dzieci w okresie późniejszym częściej chorują na cukrzycę. Skład diety matki powodujący powstanie otyłości wymusza szybsze dojrzewanie płodu i większą wagę przy urodzeniu. Powoduje wyższy poziom hormonu wzrostowego i wyższy poziom związków białek z cukrami, zwanych glikoproteinami, które powodują u ludzi i zwierząt szybszy wzrost płodu i jego wyższą wagę urodzeniową. Dzieci otyłe szybciej rosną i szybciej dojrzewają. Stwierdzono, że pierwsza miesiączka występowała o 4-5 lat wcześniej u dziewcząt otyłych niż u szczupłych. Czy lepiej jest dla dzieci i dla narodu, gdy dzieci rodzą się duże, szybko dojrzewają, osiągają wysoki wzrost i dużą wagę ciała? Czy też może jest lepiej dla dzieci i narodu, gdy rodzą się małe, dojrzewają możliwie najpóźniej, osiągają niski wzrost i niską wagę ciała? Trzeba to dokładnie i to bardzo dokładnie wiedzieć. Od czego te zjawiska zależą? U wszystkich gatunków roślin i zwierząt działają te same prawa, którym podlega także człowiek. Zawsze gorszy skład diety powoduje przyspieszenie dojrzewania, przyspieszenie starzenia i skrócenie życia. Zwykłe ograniczenie ilości drastycznego pożywienia u roślin, np. przez nadłamanie gałęzi z niedojrzałymi owocami,
powoduje szybsze dojrzewanie tych owoców, gorszą ich wartość i szybszą śmierć. Robaczywe owoce również szybciej dojrzewają i szybciej się starzeją. Lepsze odżywianie roślin, np. przez stosowanie nawozów sztucznych, wydłuża okres wzrostu, opóźnia dojrzewanie, opóźnia żniwa. U zwierząt i człowieka ograniczenie ilości spożywanych pokarmów bez zmiany ich składu również powoduje przyspieszone dojrzewanie i skraca życie. Pogorszenie składu diety bez ograniczeń ilościowych jest z jednej strony podobne do zwykłego ograniczenia ilościowego i powoduje szybsze dojrzewanie. Z drugiej strony wymusza odmienną, gorszą i szybszą budowę ciała z użyciem mniej wartościowych materiałów budulcowych i gorszych metod budowy. Dla człowieka skład diety jest tym bardziej niekorzystny, im większe są odstępstwa od optymalnego wzorca odżywiania. Pogorszenie odżywiania występuje wówczas, gdy lepsze składniki budulcowe zastępowane są przez gorsze. Lepsze paliwa przez gorsze. Gdy jednolite paliwo jest zastępowane przez paliwa różne. Gdy proporcje między wszystkimi innymi potrzebnymi składnikami zmieniają się na niekorzyść w stosunku do optymalnego wzorca potrzeb organizmu. Niedobór energii i składników budulcowych najwyższej jakości zmusza organizm do niekorzystnego, niedokładnego budowania ciała, a dokładna, powolna budowa z najmniejszych cegiełek zastępowana jest elementami wielkopłytowymi. Im lepsze składniki budulcowe i lepsze paliwa otrzymują w pożywieniu przedstawiciele danego gatunku, tym wolniej, dokładniej i dłużej budują swe ciało, tym później dojrzewają, tym dłużej żyją. Im lepiej żywione jest dziecko, tym wolniej rośnie, później dojrzewa, tym jest mniejsze i lżejsze, tym bardziej jego waga ciała i wzrost są zbliżone do optymalnych dla gatunku ludzkiego. Optymalne dla gatunku ludzkiego są taki wzrost i taka waga ciała, przy których zdolność do wykonywania długotrwałych wysiłków fizycznych jest najwyższa w przeliczeniu na kilogram wagi ciała czy metr wysokości ciała. Z takich ludzi społeczeństwo i gatunek mają najwięcej korzyści, bowiem dają oni z siebie w każdej pracy znacznie więcej niż inni przy najmniejszych nakładach budulca i energii. Osobnicy niscy i o małej wadze ciała tak dalece przewyższają zdolnością do wysiłku fizycznego dużych i ciężkich, że wygrywają z nimi w bezpośredniej konfrontacji w sportach wymagających długotrwałego, intensywnego wysiłku. W przeliczeniu na kilogram wagi ciała czy metr wzrostu przewyższają ich jeszcze bardziej. Miałem możliwość przyglądać się w Lahti wszystkim czołowym zawodniczkom świata. Większość z nich to prawdziwe kurczaki, zupełnie niepokaźne niewiasty, mogące być raczej zaprzeczeniem tego, co zwykliśmy uważać za typ herowski białych tras. W tym też coś jest. Okazuje się, że zewnętrzna postura o niczym jeszcze nie świadczy. Naród składający się z osobników małych i lekkich, Japonia, już tylko z tego jednego powodu jest narodem dominującym w stosunku do narodów złożonych z osobników dużych i ciężkich. Szczególnie, gdy ta małość i lekkość jest skutkiem bardziej zbliżonego do optymalnego odżywiania się. Szwajcaria. U większości ssaków długość życia osobniczego jest 10-20 razy dłuższa niż okres dojrzewania i wzrostu. U współczesnego człowieka zaledwie 5-6 razy dłuższa, a przecież w gatunku uprzywilejowanym nie powinna być ona krótsza od najdłuższej osiąganej przez przedstawicieli innych gatunków. Najważniejsze dla przyszłości narodu winno być działanie w kierunku maksymalnego wydłużenia okresu wzrostu i opóźnienia dojrzewania dzieci, gdyż jest to dla narodu najbardziej opłacalne. Wydłużenie okresu wzrostu i dojrzewania o 5 lat wydłuży przeciętne trwanie życia o lat 30 i więcej, a okres aktywności zawodowej o lat 20 lub więcej, nie licząc innych, różnych dodatkowych korzyści. Skracanie okresu wzrostu i przyspieszanie dojrzewania powoduje znacznie większe skrócenie życia, a dzieci otyłe rosną krócej i dojrzewają wcześniej. Nasza obecnie dorodna młodzież jest pokoleniem brojlerów ludzkich i nie jest powodem do dumy. Jest dla narodu wielką tragedią. W krajach najbogatszych obecnie każde nowe pokolenie młodzieży jest coraz to mniejsze, lżejsze i później dojrzewa. Szczególnie w rodzinach o najwyższych dochodach. Z tego samego co i otyłość powodu, rozwija się szereg chorób dodatkowo upośledzających sprawność ustroju i skracających życie.